Miasto Jelenia Góra ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ubiegłych latach dofinansowanie w 2018 roku to było 388 tysięcy, w roku 2019 ta kwota była około 570 tysięcy, więc co roku zwiększamy pulę na dofinansowanie do jeleniogórskich zabytków. Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Miasto rokrocznie ogłasza konkurs na dofinansowanie do remontu obiektów zabytkowych. Tam szczegółowe informacje dotyczące, jaki obiekt jest wpisany do rejestru, kto może, znajduje się na naszej stronie internetowej, natomiast do 30 września czekamy na oferty zainteresowanych podmiotów, które spełniają te wymogi, aby pojawili się w urzędzie, zostawili wszelkie namiary wraz z ofertą, to będzie rozpatrywane. Zapraszam przede wszystkim do kontaktu z Urzędem Miasta, z Wydziałem Kultury, pani Iwona Kulas, drugie piętro, przybudówka ratusza. Ona pomoże Państwu napisać wniosek, ewentualnie odpowie na wszelkie pytania. Dotacje będą udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w 2020 roku. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.jeleniagora.pl.